Witam wszystkich z powrotem na moim kanale. Dzisiaj moim gościem jest Patrycjusz Wróblewski. Witam cię serdecznie na moim kanale. Siemaneczko, dziękuję za zaproszenie. Słuchaj, dzisiaj taki dosyć krótki temat. Nie będziemy tutaj się też jakby rozwijać w tym temacie bardziej, ale co bym chciał od ciebie usłyszeć, chciałbym poznać przede wszystkim twoje zdanie na temat właśnie kanałów, w szczególności na polskim YouTubie, na temat właśnie jakby przekazywania wskazówek, wiedzy na temat środków dopingujących, nie? Stosowania tych środków. Jakie masz zdanie na ten temat? Czy to jest właśnie, czy to jest dobre, czy raczej, no nie bardzo, takie udzielanie, wiesz, porad dla innych osób, nie? Jak myślisz? No powiem ci tak, jeżeli wracając do pierwszej części pytania, czyli co myślę o kanałach typu, jeżeli chodzi o kanał Dawida, okej, okay, ale jest też dużo kanałów, które powiedzmy są mniej okej, okay. To jest raz. A jeżeli chodzi o drugą część zapytania, czyli czy to jest coś dobrego, czy to wnosi, czy nie wnosi. No tak samo, no są plusy i minusy tego wszystkiego, nie? To trzeba było teraz zasiąść i bagatelizować, co nie? Bo tak, no jeżeli chodzi o jakieś takie plusy, no to wiadomo, że jeżeli jest jakaś osoba zainteresowana wejściem na jakąś tam bombę pierwszy raz jako natural, powiedzmy do tego tak jakby poważnie podchodzi i sobie zaczyna na serio takie rozkminiać, dużo sobie już podczytał, ma już jakąś tam wiedzę zaczerpniętą i tak i teraz nagle zaczyna słuchać osoby, które już się z tym zetknęły, już, że tak powiem, zęby zjadły na pewnych rzeczach i one sobie w sposób taki zwykły opowiadają o tym, co jest z czym, co i jak i tak dalej, no to temu komuś, kto jest, właśnie mówię, taki powiedzmy zainteresowany tą pierwszą bombą, to na pewno ułatwi to i da jakiś już taki naprawdę taki, wiesz, wyobrażenie na ten temat, w co wchodzić czy nie, no bo dużo też, nie ma co się oszukiwać, dużo takich bzdur jest na internecie powypisywanych na różnych tam stronach, pokopiowane, nie wiem, z lat 90., potłumaczone teksty, na każdej stronie ten sam tekst i nieraz są takie bzdury powypisywane, że ja po prostu się wracam i na przykład do nazwy środka danego, czy to na pewno o ten środek chodzi, bo ja z własnego doświadczenia to nigdy z takimi rzeczami się nie spotkałem na przykład, nie? No, także no są plusy i minusy, bo wiadomo, że też jakby to nie było, w jakiś sposób motywuje tak jakby do tych złych rzeczy, nie? No człowiek jest taką istotą, że gdzieś tam lubi jakieś takie rzeczy kontrowersyjne, no tak jak mówię, gdzieś tam w starożytności były jakieś tam igrzyska olimpijskie, gdzie mordowali, no bo to inaczej nie można nazwać i ludzi to ekscytowało, teraz mamy jakieś inne tam rzeczy, no ale też to są, że jakby nie można, nie ma co już tam gadać, ale to są w jakiś sposób tam powiedzmy złe rzeczy, tak, czyli tam powiedzmy po tej drugiej stronie stoją, są to rzeczy zazwyczaj nielegalne i tak dalej, no i ludzi to kręci tak jak gdzieś tam pierwsze próbowanie jakichś tam dragów i innych rzeczy, co nie, i to też jest właśnie też niepotrzebne, bo ludzie sobie też to tak jakby od razu tak, no przynajmniej ja wiem, bo ja tak jakby przeżyłem te pokolenie jeszcze bez internetu i teraz żyję w tym internetowym i też mam dużo tam jakichś młodych znajomych, którzy właśnie są takimi młodymi internautami, oni tym żyją, no i właśnie mówię, no to jest takie, kurde, delikatne, nieświadome namawianie do złego też, nie? Jeżeli jakiś małolacik, szczurek, tam gdzieś, nie wiem, 15 lat, 55 kilo waży, i patrzy się na przykład na jakichś takich byków, jak sobie opowiadałem z taką łatwością na temat dopingu, jacy oni są teraz wielcy, no to wiadomo, że gdzieś to ich zmotywuje do tego, żeby przejść na tamtą stronę, no bo to jest no następne tak jakby no zrobienie tego, czyli to jest następny krok doprowadzający niby do takich sylwetki, prawda? Aczkolwiek no to jest no, tak wielkie, że to za to komuś może się tam przytrafić, żeby taką sylwetkę zbudował, nie? Ale mówię, wiesz, o czym mówię, nie? To jest takie, jakbyś, wiesz, jakby dziecko gadało z jakimś tam swoim superbohaterem, który by tam mówił, że na przykład też sterydy są okej i tak dalej, nie? No więc właśnie tutaj też jest, kurczę, też sposób przekazania tej wiedzy, nie? No bo niektórzy właśnie tak jakby już, wiesz, tą wiedzę przekazują, że no, ja to biorę to, biorę tamto i w sumie żadnych tych skutków nie mam, no bo wszystko trzymam, nie? To taka osoba też widzi,
że to tam będę robiła badania, będę trzymała, wiesz, estro, prolkę w normach, no to nie będzie żadnego problemu, a to tak właśnie też nie jest do końca, nie? Więc to też ten sposób tej przekazania tej wiedzy to też jest, myślę, że też ma bardzo duży wpływ na takie osoby, nie? I właśnie powiedz, jak już jesteśmy przy jakby podejmowaniu decyzji, nie? Na temat środków, no bo nie oszukujmy się, jeżeli ktoś szuka takich materiałów, ogląda takie materiały, no to najprawdopodobniej przymierza się do takiego pierwszego cyklu, nie? I teraz po pierwsze, kiedy już możemy jakby się zdecydować na coś takiego? Jak uważasz? Jakie masz zdanie w tym temacie? No, ja bym na pewno przeciągał jak najdłużej. Chyba, że wiesz co, znaczy nie, inaczej ci powiem. U takiej normalnej osoby, do której ja bym tam doradzał coś, to bym przeciągał jak najdłużej, żeby wykorzystał swój potencjał naturalny jak najbardziej. No i też z drugiej strony powoduje takie uczucie takiego żelaznej dyscypliny. Ileś lat musiał na to czekać. Nie przychodzi nic samo. Na przykład tak jak nie wiem, tak jak ja pamiętam, jak ja strasznie pokochałem starty, ja już trenowałem bodajże chyba 13 lat i dopiero wystartowałem pierwszy raz w debiutach swoich, to ja już można powiedzieć, że w siłowni, w cudzysłowie tak samo zęby zjadłem, ale jednak debiuty to było coś dla mnie tak dziewczego, że to ja po prostu nagle tak jakby, nie wiem, tak jakbyś zmienił sport, nie wiem, zmienił z kawalerki na, nie wiem, na dom, coś takiego, że ja tak jakby poczułem w głowie takie przeskoczenie takiego levelu, że już wchodzę teraz w ten już taki level już profesjonalnej kulturystyki, nie? Już startującej, mega zajarałem, wiesz, świata poza tym nie widziałem i tak dalej, co nie? No i teraz pytanie, nie? Czy ogólnie, czy warto? Jakie ty masz pytanie? No to powiem ci tak. Jeżeli ja bym widział w kimś takim naturalu, taki mega potencjał, że on, bo znam też kilku takich naturali, którzy wiem, że jako naturale wszyscy myśleli, że już są na bombie, oni tam każdemu nie, przysięgam i tak dalej, ale faktycznie jak bali pierwszą bombę, no to nagle, to już za chwilę już starty się zaczęły i to tak wiesz, na poziomie wszystko, co nie? Także powiem ci, jeżeli ja bym widział taką osobę, załóżmy, miałbym jako podopiecznego gdzieś przy sobie i widziałbym, że ta osoba żyje kulturystyką, ale na razie się tam jakby, no jest wstrzemięźliwa, to bym mu powiedział, wiesz co, weź, szkoda czasu, stary, nie marnuj, bo to już wiesz, tam się wiesz, gdzieś po drodze, zanim nie tkniesz tego, się coś tam nie posypi. Weź tutaj, dawaj, nie ma czasu, to jest twoje 5 minut, wszystko albo nic, na takiej zasadzie, nie? Żebyście wiesz. Wszystko albo nic w cudzysłowie, nie? Tylko mi chodzi o to, że po prostu, że wtedy jak widzisz taki potencjał genetyczny, to mówię, to aż po prostu szkoda tego nie wykorzystać, prawda? No a też, to, wiesz, takie antygeny, jeżeli chodzi o soki, co, no ja miałem gdzieś tam koło siebie kilku takich znajomych, którzy zdecydowali się pierwszy raz, zaczynali brać, zero efektów, zwiększają dawki, zero efektów, a niby tam, wiesz, i Micha i wszystko tam było podopinane na 100%, tylko że taki antygen do towaru, że po prostu nagle przekroczyli już sporo moje jakieś tam dawki, że moje tam nie są jakieś, nie wiadomo, jakie wielkie, to tam szybko można je przekroczyć, ale przeskoczyli, jako wiesz, ja już stary weteran, a oni tutaj jakieś młodziki i poprzeskakiwali te dawki, w pewnym momencie ja już sam zasugerowałem, mówię, stary, weź sobie, daj spokój z tym wszystkim, bo to po prostu nie ma sensu, nie? Po prostu zobacz, no więcej towaru niż ja, w ogóle nie wyglądasz, to jest po prostu bez sensu, bo to sobie wyniszczasz tylko zdrowie w jakiś sposób, a to nie jest w ogóle współmierne do teraz do efektów, bo efektów nie ma żadnych. No i sobie gdzieś tam podpuszczali chłopaki, które też, nie? No bo to uświadomienie, wiadomo, że to też nie jest łatwa sprawa, no ale wiesz. Ale no właśnie, jak jesteśmy, kurczę, już o tym gadamy, to właśnie to, co właśnie jesteś takiego zdania, że jak już nie ma tych efektów, bo właśnie są, tak jak mówisz, są takie osoby, nie, które i mają naturalnie duży problem, ale i na bombie. To wcale nie jest powiedziane, że będą rosły, więc nie wiem, czy da się coś zrobić, czy faktycznie tak jak jest, tak jak mówisz, raczej odpuścić. Mówisz. No nie chcę się mączkować i wiesz, i tutaj tak jakby robić czegoś takiego, że ja teraz ludzi zniechęcam, zamiast powinni walczyć i tam ich powinien motywować, ale mówię szczerze, ja uważam, że już takie osoby po prostu, to jest taki antygen, że no nie wiem, no jakoś nie metabolizuje tych środków, nie wiem, wychodzą dupą, czy co, no nie wiem, stary, no ciężko mi to odpowiedzieć, zastanawiałem się na czymś takim, ale to jest po prostu antygen do, nie wiem, do hipertrofii i tam choćbyś nie wiadomo co, skały, strały, tam szło, wiesz, pełna apteka, tam nic nie zrobisz, nie?
No, Możliwe, że te wiesz inne co, czynniki, z tymi ludźmi nie śpię, nie mieszkam na co dzień. O, ja im ufam. Oni mi mówili, że wszystko jest na tip-top. Nie wiem, wiesz, może nie było wszystko na tip-top, nie wiem. Może gdzieś z treningiem coś nie halo, może ta dieta jednak nie była taka, że wiesz, taka pokazówka, że przy mnie pudełka były. Nie wiem, stary, no ale powiem ci, no ja już po prostu powiedziałem, no, jak już tyle poszło, a tutaj nic nie widać, no to już po prostu nie ma sensu, bo to po prostu już nie ma takich środków, jasne, które by ruszyły, nie? No bo po pierwsze hajs wydajemy, nie? Po drugie właśnie nie ma co to oszukiwać. Zdrowie też na tym No cierpi. tak, właśnie nie będziemy mówili, że to jest, wiesz, że są suplementy prozdrowotne, nie? Są minusy, są plusy, no czego jest więcej, no to już tam każdy może sobie indywidualnie odpowiedzieć. Wiadomo, też każdy inny ma organizm i na jednym nawet, nie wiem, podczas jakiegoś tam miękkiego cyklu nawet próby wątrobowe mu nie wyjdą poza skalę, a niektórzy jeszcze towaru nie, no ma już próby wątrobowe, będą mieli razy trzy, co nie? No tak. To tyle w takim razie. Króciutko dzisiaj właśnie na temat po części SAA. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Mam nadzieję, No że dziękuję. jeszcze się zobaczymy. Miło mi było i pamiętajcie, nikogo nie namawiam, ale też nie będę tutaj jakimś tam wielkim motywatorem, który będzie propagował pewne rzeczy, bo ja twierdzę, ile włożycie, tyle wyciągniecie, także musicie wpierw coś dać od siebie, żeby zapracować na te jasne. soczki. Nie ma nic za Dobra, darmo. cześć. Dobra, dzięki, na razie, trzymaj się.